widać, że 7,80 no taki zaliczony skok, więc na tyle było mnie, można powiedzieć, stać, bo mówię, no więcej nie skoczyłem, choć jakoś dzisiaj nie do końca jakoś tak dobrze się czułem. W eliminacjach o wiele lepiej mi się skakało. Bardziej jakiś byłem taki nastawiony. Nie wiem ogólnie dlaczego tak, ale generalnie uważam, że 6 miejsce jest całkiem dobre. Nie mogłem właśnie dzisiaj jakoś odbijać się poprawnie, cały czas przebiegałem odbicia i dlatego no, lądowałem na te 7,70, 7,80. Nie mogłem wstać z nogi, po prostu były przebiegane skoki i no, bardzo się frustrowałem. Musiałbym, szczerze mówiąc, potrenować z nimi na przynajmniej jakieś jedno zgrupowanie, żeby jakoś porównać ich do siebie. Generalnie wydaje mi się, no po pierwsze, no, odbijają się naprawdę fajnie, nie mają przebieganych skoków, jak to się zdarza u mnie. Tak więc tutaj widzę dużą rezerwę. Chyba w tym najwięcej. No tutaj troszeczkę pokrzyżowało mi plany to kontuzja tego Achillesa, tak? Bo już były nawet momenty, że miałem nie startować na Mistrzostwach Polski, bo mówię, przed Mistrzostwami Polski nie byłem w stanie na 4 dni przed Mistrzostwami Polski chodzić. Tak, miałem problem z Achillesem. Udało się go trochę podleczyć, ale treningi były zachowawcze i trenowałem w butach, nie robiłem docelowych treningów tutaj przed samymi mistrzostwami, więc wydaje mi się, że i to delikatnie mogło mieć wpływ na moją aktualną dyspozycję. A wracając do sezonu letniego, tak, no sezon będzie naprawdę specyficzny, bo będzie długi. Cóż, na razie po prostu chcę odpocząć po tym sezonie halowym i będę myślał z trenerem, nie wiem, za tydzień, za dwa, co będziemy robić dalej.